Wielu proroków Starego Testamentu zapowiadało przyjście Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Wspomniałem już o proroku Danielu i proroku Izajaszu. Ważne jest, abyśmy także jednego z tych mniejszych proroków jeszcze wspomnieli. Między innymi w okresie bezpośredniego przygotowania, które już jutro zaczniemy, bezpośredniego przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego, będziemy czytać różne fragmenty Starego Testamentu, które wprost zapowiadają przyjście Chrystusa. Wśród nich będzie również czytanie z fragmentu księgi proroka Malachiasza. Prorok Malachiasz zapowiada przyjście zarówno Jana Chrzciciela, oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę, ale także i przyjście samego Chrystusa, samego Boga. Malachiasz jest właśnie takim prorokiem, który rozbudza nadzieję. Rozbudza nadzieję Izraela i może rozbudzić również naszą nadzieję. Nadzieja ta wiąże się z faktem zbawienia. Z faktem zbawienia. Możemy mieć czasem poczucie, że nasze grzechy, że nasze słabości, choroby, cierpienie, trud, który związany jest z życiem codziennym, jest zbyt duży, zbyt silny, że zbyt mocno nas przytłacza. Te słowa proroka Malachiasza napełniają nasze serca nadzieją, że jednak na tym się nasze życie nie kończy, że jest jeszcze coś więcej, coś, na co warto czekać. To coś, czyli zbawienie, przyniesie nam Chrystus, którego przyjścia tak bardzo wyczekujemy, za którego przyjściem już wyglądamy, czekamy, za którym już tęsknimy.